Czy byłaś kiedyś zakochana? No jasne, że tak. Czy pamiętasz moment, kiedy się zakochałaś? Raczej tak. Natomiast gdybyś zapytała swojego faceta, kiedy był ten moment, kiedy się w tobie zakochał, prawdopodobnie miałby problem z odpowiedzią. Dzieje się tak, dlatego że proces zakochiwania się u mężczyzn jest zgoła inny niż u kobiet. Samo zrozumienie tego procesu pozwoli ci uniknąć wielu błędów na początku relacji, dlatego że bardzo często z pozoru niewinne kroki mogą decydować o tym, czy dla faceta będziesz miłością na całe życie, czy tylko przelotną znajomością. Proces zakochiwania się u mężczyzn jest trochę jak zakup wymarzonego samochodu. Jest to ciąg zdarzeń, które muszą się zadziać. Pierwszym krokiem jest atrakcyjność powierzchowna. Facet musi zwrócić na ciebie swoją uwagę. Zazwyczaj po pierwszym spojrzeniu jest już w stanie powiedzieć, czy mu się podobasz, czy nie. Czy jesteś w jego typie, czy nie. Każdy facet ma swój typ, więc jeżeli wpisujesz się w ten jego ideał, no tym większe szanse, że zwróci na ciebie uwagę. To jest zupełnie jak z samochodami. Mimo że istnieją setki typów aut, jedni faceci będą wolać jeździć szybkim, sportowym, nisko zawieszonym autem, a inni wysoko zawieszonym jeepem. Wszystko jest kwestią indywidualnych preferencji. Czy zdarzyło ci się czegoś bardzo chcieć i nagle widziałaś to absolutnie wszędzie? Na przykład w momencie, kiedy chciałaś sobie kupić konkretny model torebki i nagle zaczęłaś go zauważać u dużej ilości dziewczyn naraz. Gdy facetowi spodoba się jakiś samochód i poważnie zastanawia się nad jego kupnem, nagle wszędzie zaczyna zauważać go na ulicach. Nie wynika to z faktu, że nagle takich samochodów pojawiło się dużo, tylko nagle zaczął zwracać uwagę na ten model. Facet, któremu wpadłeś w oko, zacznie cię zauważać i musi mieć też do tego okazję, czyli musi przychodzić do apteki, w której pracujesz, chodzić do tej samej szkoły, uczelni, pracy, na tą samą siłownię itd., itd. Facet ten zacznie chcieć prowokować te spotkania, częściej uczęszczać w te miejsca, czy też zapamiętywać godziny lub pory dnia, w których cię spotkał, w nadziei, że skoro pojawiłaś się na korytarzu po jego wykładzie z antropologii wtedy i wtedy, to ten schemat powtórzy się w przyszłym tygodniu. Gdybyś była samochodem, facet prawdopodobnie wybierałby się już do salonu samochodowego, aby ci się lepiej przyjrzeć. No, może teraz by się nie wybierał, ale w normalnej sytuacji by się wybierał. Na tym etapie facet chce cię już bliżej poznać i też wtedy faceci często testują tezę z etapu pierwszego, czyli to, czy jesteś atrakcyjna tylko fizycznie, czy też być może jest w tobie coś więcej. Będzie starał się wtedy ciebie poznać, zainicjować rozmowę, będzie wpadał na ciebie, pisał na komunikatorach pod różnymi pretekstami itd., aby tylko móc cię lepiej poznać. I na tym etapie mogą zadziać się dwie rzeczy. Pierwsza, jeżeli jego wyobrażenie o tobie pokryje się z ideałem, który już urósł w jego głowie lub przewyższy go, przejdzie do kolejnego etapu. Druga, jeżeli jego wyobrażenie minie się z twoją prawdziwą naturą, może wtedy chcieć tylko jazdy próbnej, po której zniknie, dlatego że zaspokoi swoją ciekawość, ale nie będzie chciał cię zabierać w dłuższą podróż. Na razie powinno mu wystarczyć samo to, że mógł poczuć zapach tapicerki, wygodne siedzenia i złapać za kierownicę. Dlatego tak ważne jest, aby na tym etapie na żadną jazdę próbną się nie zgadzać. Na tym etapie facet zaczyna patrzeć na ciebie coraz mniej racjonalnie, na zasadzie koleżanki z pracy, ze szkoły czy z uczelni, a zaczyna coraz bardziej emocjonalnie. Nawiedzasz jego myśli coraz częściej, myśli o tobie po przebudzeniu, w trakcie dnia oraz przed pójściem spać. Przez cały czas ma skojarzenia z tobą, na zasadzie, że widzi jakieś miejsce, rzecz, słyszy jakąś piosenkę i od razu myśli o tobie. Dobrze pamięta twój zapach, to co miałaś na sobie, kiedy się ostatnio widzieliście, zwraca uwagę na szczegóły, jak odgarniasz włosy, jaki masz kolor oczu i tak dalej. Coraz bardziej szuka kontaktu, pisząc do ciebie, chcąc inicjować spotkania jeden na jeden i tak dalej, i tak dalej. Gdybyś była samochodem, na tym etapie przestałby podchodzić racjonalnie do zakupu. Przestałby patrzeć na spalanie, funkcjonalność czy ostateczny koszt. Jedyne, co miałoby w tym momencie dla niego znaczenie, to co zrobić, aby mieć ten cholerny samochód. Społecznego potwierdzenia, że nie zwariował i naprawdę jesteś zajebista. Ten etap może zdarzyć się nawet wcześniej, albo też później. Jeżeli facet zaczyna mieć obsesję na punkcie zakupu samochodu, chce mieć społeczne potwierdzenie wśród najbliższych mu osób, że to dobra decyzja. Dlatego na tym etapie pyta znajomych, co myślisz o tym aucie? I
oczekuje, że inne osoby potwierdzą mu, że jest zajebiste. Podobnie sprawa ma się w przypadku dziewczyny, która mu się podoba. Nie zdziw się, kiedy nagle zaproponuje, że wpadniecie do jego znajomych, bo siedzą na jakimś ogródku, czy zaproponuje wspólny wypad do kina z jego znajomymi. Jeżeli tak się zdarzy, że akurat będziesz u niego w domu, no to możliwe, że przypadkiem nagle przewinie się tam mama. Facet nieświadomie też może chcieć wystawiać cię na widok bliskich mu osób, żeby tylko usłyszeć: wow, co to za fajna dziewczyna. Oczywiście może usłyszeć od znajomych czy rodziny, że nie jesteś w jego typie, że jesteś beznadziejna, że stać go na więcej. Jednak jeżeli poziom zaangażowania będzie już wystarczająco wysoki, głosy te będą dla niego mało znaczące i nawet jeżeli argumenty będą racjonalne, to nie będą już do niego docierać. Ten etap przebiega różnie i zależy od dynamiki waszej znajomości. Jeżeli tylko się blisko przyjaźniliście, to na tym etapie daje ci mocno do zrozumienia lub mówi, że chciałby czegoś więcej. I na tym etapie faceci zazwyczaj szukają okazji, żeby zrobić ten ruch. Szukają bliskości, chcą cię przytulić, pocałować, generalnie być blisko, co da ci do zrozumienia, że nie chcą tylko gadać o ulubionych smakach żelków do 3 w nocy. Jeżeli wasza dynamika relacji była bardziej gwałtowna i już zachowywaliście się jak para, ale bez nazywania tego, no to na tym etapie może chcieć zacząć nazywać swoje emocje, mówiąc ci, że jesteś dla niego ważna, wyjątkowa, że czuje coś więcej i tak dalej. Jeżeli byłabyś samochodem, to właśnie szedłby do banku po gotówkę lub kredyt, który mimo tego, że wie, że może go zrujnować, to też wie jednocześnie, że w tym momencie będzie to jedyna rzecz, która sprawi, że będzie szczęśliwy. Przestają się liczyć racjonalne myśli, że to może być za drogie, że to zły czas na kupno, że to za dużo zachodu. Przestają się liczyć opinie innych, żeby tego nie robił, bo są lepsze i tańsze auta. On chce to i koniec. Zdobycie zależy oczywiście od tego, czy na poprzednim etapie pozwolisz mu się zdobyć, czy też nie. Jeżeli tak, no to oficjalnie jesteście razem i tworzycie związek. Na tym etapie często dopiero zasmakowuje faktycznej jazdy samochodem i jest to etap najważniejszej próby. Czyli czy jego wyobrażenie o byciu z tobą, czyli faktycznej jazdy, pokrywa się z rzeczywistością? Czy wychodzicie cało, pomimo pojawiających się przeszkód, wybojów, dziur w drogach, różnic i niezgodności? Oraz świadomie lub nieświadomie może sprawdzać reakcję otoczenia na to, że jesteście ze sobą. I jeżeli wyjdziecie z tego wszystkiego cało, to następuje etap 8. Facet czuje, że chce być z tobą i tylko z tobą, nie chce jeździć innymi samochodami, chce cię chronić, bierze cię pod uwagę odnośnie wszystkich swoich przyszłych planów, planuje wspólną przyszłość, ma dla ciebie dużo czasu i szykuje ci garaż, żeby nikt cię mu już nigdy nie ukradł. To oznacza, że jest w tobie zakochany, ale może też oznaczać, że już cię kocha, bo musisz pamiętać, że stan zakochania nie jest jednoznaczny z dojrzałą miłością, o czym mówiłam między innymi w filmie Trzy uczucia, które mylimy z miłością. Macie go tutaj w karcie po prawej stronie. Oczywiście może to również nastąpić na jednym z wcześniejszych etapów. Może być też tak, że nie wszystkie etapy będą miały miejsce w waszym przypadku, ale dzisiaj opisałam wam, jak zwykle ten proces przebiega. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda prawdziwa miłość, to serdecznie zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka programu, który prowadzę, Śluby Świata, w którym poznałam wyjątkową parę, tym razem w Turcji, która wiedziała, że chce być ze sobą na całe życie, jeszcze będąc w szkole. Jeżeli więc chcecie zobaczyć, jak zakochiwał się turecki pan młody, zapraszam was do oglądania już w niedzielę o 14:30 w TVN Style. Jest to bardzo ciekawy, fajny program, który możecie oglądać wraz z całą rodziną, więc zapraszam. Mam nadzieję, że się zobaczymy troszeczkę w innych okolicznościach, bo nie na YouTubie, ale w telewizji, ale i tak będzie miło i fajnie, zapewniam was. A na YouTubie widzimy się już w przyszłym tygodniu, czyli w czwartek o 17:00, więc do zobaczenia. Pa!